moim Państwa gościem Rafał Murawski, nie muszę przedstawiać. Witam się, Rafale. Cześć, witam serdecznie. Ostatni mecz na tym stadionie, który tutaj za nami, za Tobą. Chyba lepszego pożegnania sobie nie mogłeś wyobrazić, bo wiele się działo, już w pewnym momencie nawet mówiłeś, dobra, starczy. No tak, nie spodziewałem się tego, naprawdę miło zostałem pożegnany. Dlatego z tego miejsca chciałbym wszystkim serdecznie podziękować tym, którzy byli na stadionie. Dziękuję właścicielom klubu, drużynie, Wam i wszystkim pracownikom, bo naprawdę były to bardzo miłe chwile dla mnie i bardzo wzruszające. Brakowało pewnie takiego sportowego małego pożegnania, bo tam gdzieś tam było blisko jakieś asysty albo gola. Można powiedzieć takie kropki na D gdzieś? No na pewno tak. No, ja przede wszystkim nie chciałem, żeby pewne rzeczy gdzieś były przed meczem, bo dla mnie zawsze najważniejsze jest spotkanie. Nie chcę się dekoncentrować, nie chcę zawracać sobie głowy innymi rzeczami. Dla mnie najważniejszy jest mecz i to, żeby to spotkanie zagrać jak najlepiej, żeby drużyna wygrała. Dlatego na tym się koncentrowałem. Niewiele gdzieś tam brakowało. Ale jednak brakło. Z kolei punkt na pewno fajny, każdego docenia. To, co ty powiedziałeś przed chwilą, że nie lubisz się dekoncentrować, a przed meczem było blisko, bo od wyjścia na rozgrzewkę już było słuchać z trybun co chwilę kibiców, Rafał Murawski. Jak przychodziłeś tutaj te parę lat temu, jest taka rozmowa do znalezienia w internecie, jak ja tam mówię, panie Rafale, do ciebie i w ogóle wielce spękany jestem przed reprezentantem, przed człowiekiem z już bogatą karierą. Myślałeś, że tyle lat tu spędzisz i że będziesz tak się zadomowisz i też kibice tak będą ciebie lubić? To? Nie wiedziałem. Wiedziałem tylko tyle, że podpisałem 2,5-letni kontrakt i będę go starał się wypełnić jak najlepiej. Staram się podchodzić rzetelnie do swoich obowiązków i tego byłem pewien, że zrobię to bardzo dobrze, ale nie wiedziałem też jak wyjdzie, no bo to jest sport i wiadomo, inna drużyna, inne cele i mogło być różnie. No ale stawałem na głowie, żeby było dobrze, żeby kibice byli ze mnie zadowoleni. Z tego okresu w Pogoni w takim razie jesteś też sam zadowolony? Tak, rozumiem. Tak. Myślę, że drużyna jakiś tam progres zrobiła. No ja też podsumowując, myślę, że to były sezony na plus, także fajnie. Bardzo duże wyzwanie, bardzo duża nauka, wielu naprawdę fajnych ludzi poznałem, także z tego okresu jestem bardzo zadowolony. Ja rozmawiałem z Kowalem bezpośrednio po meczu i powiedziałem mu, że chyba taka jakaś wymiana pokoleniowa zaszła, bo on zagrał od pierwszej minuty. Między innymi na przykład Kowal jest taką osobą, którą ty starałeś się gdzieś tam coś mu podpowiadać, coś i nie tylko na boisku w meczu z Lechiem, ale i ogólnie na co dzień. Wiesz co, no ciężko mi się wypowiadać na ten temat. Myślę, że to sami piłkarze powinni powiedzieć, czy pomogłem im, czy starałem się. On mówił, że tak, że cieszy się, że miał okazję trenować przynajmniej z Tobą. No to się cieszę, bardzo mi miło. Bardzo dobry piłkarz, fajny kolega. Mam nadzieję, że no moim zdaniem powinien gdzieś wcześniej zacząć grać, aczkolwiek wiadomo jaka nasza sytuacja była. Myślę, że to był główny powód tego, że nie grał za dużo. Wydaje mi się, że starałem. Jak to wyszło, czy komuś gdzieś tam zaszedłem, zalazłem za skórę, tego też nie powiem. Tutaj chłopaki mają większą wiedzę na to. Jak to właściwie jest? Czy to jest koniec w Szczecinie, czy koniec kariery? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Myślę cały czas nad tym. Ten sezon był nie taki, jak chciałem. Dużo rzeczy się wydarzyło, dużo niefajnych rzeczy, niestety, ale no to też człowieka gdzieś tam uczy. Sportowo chciałem, żeby to był najlepszy sezon. Tak też rozmawiając z trenerem przed sezonem, powiedziałem, że chcę odrzucić wszystkie inne rzeczy. Chciałbym się tutaj pożegnać po tym sezonie właśnie w jak najlepszych nastrojach i chciałem, żeby to był mój najlepszy sezon, mimo mojego wieku. No nie wyszło, z różnych względów, nie chcę tam do nich wracać. Drobne kontuzje, które gdzieś tam się niestety no, wydłużały w czasie.
Wyszło? No wyszło jak wyszło, no końcówka myślę, że była dobra. Wyszliśmy naprawdę z dołka. No, wiem, tak to... Mało kto chyba wierzył, że z tego wyjdziemy, tym bardziej się cieszymy, że trzy kolejki przed końcem sezonu utrzymaliśmy klub. I myślę, że to bardzo, bardzo dobra nauka dla wszystkich tutaj, którzy byli w tym czasie. No właśnie chciałem tym spiąć, tak, że ta nauka dla piłkarzy gdzieś tam, którzy sami mówią, że się od ciebie uczyli, dla kibiców nauka, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie można było tego poprawić i że ten uwielbiany, trzeba tak powiedzieć, Rafał Murawski z Murawy trochę i nauczył i piłkarzy, i naszych kibiców, że po prostu trzeba być razem i można wyjść z najgorszego. Zdecydowanie tak. No, trzeba być razem, trzeba wiedzieć, o co się gra. Wszyscy muszą być jakby iść w jednym kierunku i myślę, że wtedy będzie razem. Wszystko, że tak powiem, dobrze. Tak jak teraz. Tak jak teraz. To dziękuję. Obiecywałem, że nie będzie długo, więc dzięki bardzo. I dziękujemy bardzo.